Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 tryb Fortnite. Lecimy z tematem. Moi drodzy, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak skonfigurować takie coś, jak tutaj mam, czyli licznik, biegi, macie film na kanale, jeśli nie zapomnę, to dam wam tutaj przypominajkę, gdzie sobie kliknąć. Możecie zobaczyć, może coś takiego bardzo łatwo sobie zrobić i nawet jak nie gracie na kierownicy, to możecie użyć swojego telefonu. Chyba macie telefon, nie? Oglądacie teraz na telefonie czy na komputerze? Piszcie w komentarzach. No i co? My sobie zaczynamy eliminatora. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Ostatnio poszło, no, całkiem w porządku. A, szkoda, że tego samochodu nie ma w eliminatorze. Ja strasznie lubię nim jeździć. Jest taki szeroki, lekki i ma taki dosyć spory spoiler z tyłu, no nie? Zobaczcie sobie. Proszę bardzo, już mi szuka sesji, ale piękna pogoda jest w Fordzie. Aż się chce jeździć, aż się chce grać. Pamiętam, że dopiero co była zima i w ogóle do gry nie wbijałem, serio. Jedyne co właśnie to na eliminatora, żeby poćwiczyć. Ani razu jeszcze nie udało mi się wygrać, więc pewnie niedługo będzie taki dziewiczy odcinek, kiedy w końcu zgarnę wygraną do kieszeni. Może dzisiaj się uda, zobaczymy. W ogóle z tego co widzę na statystykach oglądalności na YouTubie, to niektóre osoby oglądają też na konsolach, na PS4 i na Xboxie. Poważnie. Ja myślałem, że tylko komputery i ewentualnie telefony, a konsole też wchodzą w grę. I na pewno wśród was teraz są takie osoby, które oglądają na konsoli. Ciekawe kto to jest. Dobra, my zaczynamy standardowo od Mini Coopera. No powinni już zmienić ten samochód, dać jakiś inny, no nie? Nie tylko ciągle ten Mini Cooper. Dobra, weźmy sobie Raptora. O, takie autko początkowe, na przykład, o, wiecie co by mogli dać? BMW Isetta. Jakby dali jako takie auto początkowe. Kurde, ale beka była. Wszyscy by się rozwalali między sobą. Ale tutaj kogoś mamy, zobacz. Kogo my tu mamy? Nie wyzwał mnie na pojedynek. Co to może tutaj być? O, proszę bardzo, gonimy go. Ale wiecie jak go gonimy? Gonimy go tak, żeby go wystraszyć. Nie będziemy go ścigać, tylko po prostu o tak będziemy gonić. Komisarz Lucek! Tylko ja mam teraz tajniaka niebieskiego. Ty, ale on popiernicza, on by mnie chyba porobił. Zobaczcie, nie mogę go dogonić tym Raptorem. Raptor to nie jest wcale takie szybkie auto. Który ma tu poziom? O, szósty poziom. Dobra, teraz to ja od niego spierniczą. Gościu zaraz będzie miał subarkę. To mnie porobi, jak mnie dogoni. Uciekam stąd, gościu. Ależ pięknie jest, kurde. Przez te pola sobie tak jeździć. Chyba mamy teraz lato? 43 graczy, ja, dawno tak dużo nie było na eliminatorze. Chyba faktycznie ten koronawirus wszedł na mocno i wszyscy siedzą już w domach, no nie? I jakby szkoły zostały pozamykane i trzeba grać. Zobaczcie, że to od razu widać tutaj w grze, że jest więcej osób, no nie? Wiecie co, ja jadę sobie na moją miejscówkę, gdzie ostatnio było bardzo dużo dropów. To jest ten taki, nie wiem jak to nazwać, opuszczony peron jakiś, czy coś? O, mnie to z... Ty, musimy tego umijać. O ja, ktoś mnie tam goni chyba. Musimy tego umijać, żeby się z tym nie zderzać, z tym czarnym, to są chyba baloty jakieś, nie? Ktoś mnie tam ciśnie, ktoś mnie tam goni. Ja mam za słaby samochód, żeby cię teraz ścigać. Ty, to może być ten gościu, co ja go wcześniej chciałem nastraszyć. I widzicie, role się chyba odwróciły. Uciekamy. Nie no, coś, jakąś szybką furę ma, ja nie mogę mu uciec. To on! Ej, to jest ten gościu! To jest ten gościu z Subaru! Jak to się stało, że on mnie znalazł? Przecież ja daleko od niego uciekłem. To jest on, dobra, trudno, muszę jakoś sobie poradzić, jakoś dać radę. Został z tyłu, gdzieś się rozwalił. Ja muszę sobie jakiś taki przycisk tutaj ustawić, który będzie spoglądał w tył. Na kierownicy nie wiem, który to jest. Muszę sobie to ogarnąć. Po tym eliminatorze sobie to włączę, żeby móc zobaczyć, co się dzieje z tym gościem z tyłu. On się gdzieś tam rozwalił. Słuchajcie, on ma Subaru z... którego? Szóstego poziomu? To jest szybkie auto, to jest naprawdę szybkie auto. I zostaje z tyłu, gościu, ty! Jak go porobię tym Raptorem, to jest Ford Raptor chyba. Jak go nim porobię, to będę się cieszył nieprawdopodobnie. Na razie idzie fantastycznie. Ale o, shit, o, pochwaliłem go. Pochwaliłem Raptora i zobaczcie, już.
Dawaj, nie poddawaj się, Lucek. Jedź. Poszedł, ale on ma fajny wóz. Nie no, serio? Przed metą? Dobra, jeszcze może się rozwalić, bo tutaj jest trochę taki lasek. Rozwalił się, dobra, mam szansę. Patrz. O się, dobra, teraz spokojnie tutaj. Patrz, porobiłem go! Ja, on był naprawdę jakiś bardzo słaby gracz. Porobiłem gościa. Chciał się zrewanżować, nie pykło. Dobra, teraz muszę wziąć jego samochód. Szósty poziom Subaru. Proszę bardzo, jaką fajną furę mam teraz. Kurczę, aż się... No dobra, nic. Ciśniemy. Kogo my teraz możemy, kurczę, się ścigać? 27 osób zostało. Tutaj mamy jakiś graczy, zobaczmy. O, ktoś się tutaj ściga, dobra, pomożemy im trochę. Pyk! Będę teraz śmierdzącym gnojem, pa. Pyk! Nie ma, niech się ścigają. Musimy tutaj wyrównać szansy, tamten miał siódmy poziom. O, to właśnie, jedźmy za nimi. Będziemy ich od razu ścigać. Tak jest. Ktoś już ma z ósmego poziomu Audi, tam widziałem, R8, tak? Dobra, ciśniemy za tamtymi. O, mamy tu kogoś. To ten, co go zderzyłem! Dawaj go. Gdzie jedziemy? O nie, w tą stronę, o nie! O, będzie ciężko go ograć. To ten, co go zsuknąłem. Akurat do niego trafiłem, chyba chce mi wpierniczyć za to, co mu zrobiłem, no nie? O, niedobrze. Tu mnie coś... to jest to Ferrari, które chyba ja też stuknąłem. O rany, dobra, musimy jechać na przełaj, trudno. Muszę zaryzykować. Mam... Subaru, o ty kurde. Nie wiem, może być ciężko, tamten ma siódmy poziom. To nie jest w sumie jakaś duża różnica, powinno mi się jakoś udać, nie? Ale kurczę, ładnie tam pojechał, kurde. Nie no, on już chyba wygra to. On już to chyba wygra. Ale dostałem, ej. Słuchajcie, przypisałem sobie przycisk do oglądania się do tyłu, więc będę widział, co się z przeciwnikiem dzieje w razie czego. To jest takie trochę niebezpieczne, no bo jak się jedzie z dużą prędkością, tak jak my jedziemy sobie teraz 140 km na godzinę i się patrzymy do tyłu, no to tak, no nie jest zbyt to bezpieczne, zwłaszcza jak się jedzie po offroadach i się próbuje coś tam jeszcze wygrać, ugrać, no nie? Ale myślę, że nam się to przyda, żeby zobaczyć na przykład, kto mnie goni i który poziom on ma. Ewentualnie, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam z tyłu za mną nie ma jakiegoś dropu czy coś. Patrzcie, jak w poprzednim meczu się złożyło, że akurat tych, co ja zaatakowałem albo próbowałem atakować, to akurat ci się na mnie odegrali, nie? Instant karma dosłownie. O, czekaj, kogoś my tutaj mamy, ktoś bierze sobie dropa. Boli oku, ale trafiłem. Idzie teraz, o dobra, mam trochę przewagę, jestem dobrze ustawiony. Ciśniemy, muszę jechać na przełaj, to jest, słuchajcie, wielki monster truck. Ale jak go zdobędę, jak go ogram, to będzie super. Na razie jestem na prowadzeniu. Czekaj, bo... Okej, jakoś przejechałem przez ten las. Wygląda na to, że za tą wielką górą, która jest przede mną, będzie finish, a ten gościu z tyłu nie może mnie dogonić. Ja jadę starym Fordem, gościu. Znaczy, wiecie co, on tak staro wygląda, ale te samochody je skończyli chyba produkować, te modele, w 2013 roku, jakoś tak. I nie zmienili zbytnio koncepcji od lat chyba... Oh shit, od lat 70. Ej, on też się rozbił, on też się gdzieś tam rozbił. Jest z tyłu. Oh fuck. Goni mnie. Dawaj, ja mam tylko napęd na tył. Ale wyskoczył! Skubaniutki. Dobra, ale nie poddaję się, on trochę źle tam zjechał. Może... O shit. Tak, 300... Nie, proszę. Jakiś... On miał szybkie... O nie. Trafił w ogóle w punkt? Trafił.
Dobra, dawno nie było pojedynku Mini Coopa kontra Mini Coopa. Mini Coopa kontra Mini Coopa. Lecimy. Standardowo chyba na każdy odcinek powinien być taki pojedynek, a na ostatnim nie było ani jednego tego typu pojedynku. Także równe szanse Mini Coopa kontra Mini Coopa. Tak się nazywają te samochody, ja tutaj nic nie przekręcam, naprawdę. Zostawiamy go z tyłu. Kurde, fajne jest to oglądanie się do tyłu. Pomaga. Powiem wam, że szybko wchodzą biegi w tym Mini Cooperze, bo w niektórych samochodach, tak jak miałem tą Wiktorię przed chwilą, co nią przegrałem, no to tam biegi wchodziły trochę dłużej. A tutaj pyk, pyk i już. Dobra, będziemy musieli sobie tutaj trochę skrócić. Omijamy las, oczywiście ten gościu pojechał sobie w las, nawet całkiem nieźle mu idzie na razie. Ale las jest zdradliwy, tam trzeba jechać ostrożnie i powoli, więc ja go staram się zawsze omijać jak najwięcej. I przeważnie wychodzę na tym dobrze, ale widzę, że gościu ładnie tam ciśnie w tym lesie, no ma taki sam samochód jak i ja, więc to nie ma żartów. Dobra, rozwalił się, słuchajcie, chyba. Rozwalił się, bo widzę, że na mapce zostaje z tyłu. Ale ja tu lepiej będę patrzył na moją drogę. Tu znalazłem jakąś ścieżkę dla grzybiarzy. O, patrz, szósty, piąty poziom jakiegoś samochodu. Ekstra, od razu to wymienię. W lesie, zobacz, w środku lasu. Także nie zawsze na otwartym terenie można znaleźć coś ciekawego. Tu mamy, proszę bardzo, piąty poziom. Także od razu sobie weźmiemy ten samochód. Tutaj anulujemy wybór i podjeżdżamy tu. I zabieramy furę. Co to jest? To jest... Ford Ranger T6. Chyba już nim jeździliśmy, nie? Pyk, dobra. To jest, kurczę, dobre auto. Tutaj gościu wyeliminowany. Widać jego znaczek na mapce. Że już raczej nic z tego nie będzie. Gdzie on jest? Po prostu znaczek jeszcze nie zniknął. Dzisiaj w ogóle miałem takie problemy, nie wiem czy wy tak ostatnio mieliście, ale w Fordzie Horizon serwery były trochę obciążone, że jak wbiłem do gry, to przez jakiś dłuższy czas nie mogłem w ogóle grać online. Naprawdę. O, zobaczymy co tutaj. Drugi poziom, meta nie. No i tak myślę, że właśnie faktycznie dużo osób teraz w Fordze gra. Ostatnio czytałem jakiegoś newsa związanego z Dirtem Rally 2.0, też gram sobie w tę grę i nagrywam czasami odcinki z niej. To teraz gra w nią chyba 8 albo 9 milionów osób, graczy, w sensie no, tyle chyba kopii się po prostu sprzedało, tak myślę, nie, że tyle osób gra jednocześnie, na pewno nie. W każdym razie jest to imponująca liczba, a gra jest fantastyczna, jest absolutnym majstersztykiem. Chociaż powiem wam, że na bardzo wysokich ustawieniach graficznych jest bardzo ciężko z moją kartą graficzną. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, jaką mam kartę graficzną, to też macie w opisie i macie tam procesor i ramy i w ogóle. Także mój komputer jest już taki trochę podstarzały i myślę, że niedługo będę się szykował do jakichś tam większych wymian. Tak zaplanowałem sobie na początek roku 20. Osztywy mordę! Na początek roku 21. Słuchajcie, ścigam się chyba, to był SLS policyjny? Jedziemy na przełaj. Ale ma szybką furę, musimy na przełaj cisnąć, bo ja mam typowo przełajowy samochód. I on też na przełaj ciśnie, ale jemu to nie wyjdzie na dobre chyba. Chociaż nie no, ładnie, ładnie jedzie, tylko on ma twarde zawieszenie. Więc jak on gdzieś tam się rozwali, to ino roz. Zobaczymy jak mu pójdzie. Na razie jadę sobie tak. Dobra, tu sobie trochę skrócimy, cyk. Pięknie, pięknie, gaz do końca, tu już wyjeżdżamy, tu jest skraj lasu. Patrz, 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 jestem dobrze ustawiony, on gdzieś tam pojechał w ogóle w lewo. Tu się ktoś inny jeszcze ściga. Gaz, gaz, gaz. O kurde, ale ciśnie. Nie mogę się spojrzeć na lewo, ale on jest... Wow, ale ciśnie tą furą. Po tych wertepach? Po tych wertepach tak ciśnie tym SLS-em? Niemożliwe. Ja mam piąty poziom, on ma ósmy. Jak pocisnął, gościu. Ja nie mogę już szybciej, mi się bieg skończył, chyba że mam siódemkę, nie, raczej nie mam.
porobił mnie, kurde. Lubię właśnie takie momenty, kiedy mam słabszy samochód, ale wiem, że on będzie się na przykład lepiej spisywał na offroadzie i wygrać z taką sportową furką. To jest naprawdę super sprawa. No a tutaj ewidentnie zabrakło mi prędkości, nie? Tam można było dużo, dużo szybciej sobie śmignąć. No tutaj jednak moc wygrała. Co on tam miał? Chyba SLS taki policyjny, to jest Mercedes SLS. No ale napęd na tył, jestem zaskoczony, że on tak poszedł jak szalony. Porobił mnie gościu. No, także ten. Trzeba będzie się jakoś tutaj nauczyć tego eliminatora. Tak próbuję. Ej, patrzcie jakie dziwne. Opony! Ej, co? Patrzcie, te opony znikają jak się na nie najedzie. Dlaczego? Patrz. Bardzo fajne opony. Ej, rzadko się zdarzają takie glitche w Forza Horizon 4. Jak się coś takiego znajdzie, to jest... to jest dziwne. A tu? A tu już odpadają, o tu jest normalnie. Tam coś na górce jest nie tak. Ale dziwne. O, proszę, tutaj jakiś pojedynek się zaraz zacznie, ale może ja zdążę szybciej wyzwać tego na pojedynek, co tam ścigał jednego. Pasz, mam go! O kurde, się śmiemy. Gościu tutaj ścigał chyba przez pół mapy jednego typa, a ten sobie wziął tutaj jakiś inny samochód. Ja dogoniłem tego gościa, co on ścigał. I patrzę, ten sobie Golfa zgarnął. O ja pyk, tamtego dorwałem. Gdzie on jest? Ja go nie widzę na mapie. Tego co ja wyzwałem na pojedynek. Patrzcie jaki fajny przód ma ten Mitsubishi, no nie? Zakryte lampy. Na zderzaku, spoko. Dobra, chyba dojedziemy na metę pierwsi, ale się tu fajnie jedzie. Trzęsie trochę, ale cisnę gaz do końca jak szalony. Tutaj wydaje się, że są takie offroady, ale w miarę stabilne są te samochody dosyć. Jak się jedzie. Ja już to specjalnie chyba mówię, bo chcę zobaczyć, czy za każdym razem jest tak, że jak pochwalę samochód, to się zaraz rozwala. Ej, prawie zawsze tak jest. W cokolwiek bym nie grał, w cokolwiek bym nie robił, jak pochwalę cokolwiek, to się psuje. Tak jest w tym wypadku. Dobra, dojeżdżamy sobie do mety. Tego gościa, którego wyzwałem, serio nie widać na mapie. Nie wiem, czy to był jakiś glitch, czy coś takiego. Ale pyk, wygrana w kieszeni. Zobaczymy, co mi teraz eliminator zaproponuje. Jaką furę będę miał do wyboru. Uwaga, uwaga. I mamy... A, może być. Piąty poziom. Zobaczcie sobie. Porsche Macan ląduje. Piątka. Bardzo dobrze. O, jedziemy tutaj. Jakiś pojedynek jest. Dogonimy ich. I zobaczymy, zobaczymy. A nie wiem, jakie oni tam pojazdy mają, ale trochę... Trochę cisną, no. Mogli być rozpędzeni. Co? Co? Aha. Ja patrzę, co tutaj ludzie zdobywają za samochody. Na samym początku meczu ktoś ogarnął sobie samochód z 8 poziomu. Chyba właśnie jakieś Porsche. Ale nie jestem pewny. Coś dobrego na pewno. Jedziemy za tamtymi najpierw. I zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Tam szli łeb w łeb. Ja mam 5 poziom, a tu mamy poziom, który... Nie, 3 to na pewno nam nie pomoże. Spróbujmy tamtych dogonić. Tu mamy jakąś ofiarę, nie wiem jeszcze który on ma poziom. Ale gdzieś tutaj się w kontenerach schował. Wziął jakiś samochód. Co on tu wziął? Co on? O kurde, on coś lepszego wziął niż tu. Nie no, wziął to Audi. 6 poziom. Dawaj go. Mam go, mam go. Dawaj, 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 od razu na ulicę i gaz! Możemy je dogonić! Bo on ma tą Audisa, ma 6 poziom, miałem 5. Kurde, może mieć szybszą furę, gościu. Będę musiał na przełaj cisnąć, nie ma bata. Nie, dobra, jest trochę z tyłu. Czekaj, 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 bo tu są jakieś budynki. Musimy tak przedriftować trochę boczkiem. Może on się w nie wrąbie. Ale ciśnie ten Macan. Ja nic nie widzę, krzaczory same. Czekaj, czekaj, bo nie pamiętam jak to było na tej mapce. To chyba była jakaś przeszkoda?
No razie cisnę, ole ci się ten makan na offroadzie, ty. Jak strzała. Byleby się nic nie rozwalić i będzie dobrze. Teraz tu, tu pociśniemy sobie. O kurde, wyskok. Ale ładnie wyskoczył, ładnie wyskoczył. Kurde, prawie że prosto do celu. Trafię? Trafiłem! Haha, makan zdobyty. Znaczy, Audi zdobyte, ja miałem makana, nieważne. Dobrze jeździło to auto. I teraz możemy wziąć Cayenne'kę, bierzemy, kurde, zobaczcie jaki skok. Szósty poziom mamy już. Tak, oczywiście. To będzie to przycisnąć, zobaczcie jak poszerzone. Pięknie. Tu mi się coś pojawiło, co to za traktor? O kurde. O kurde. Niedobrze. Niedobrze, dawaj szybko na drogę. Joki, kurde, wielki gościu mi tu wyskoczył. Ile do mety? Dobra, jeszcze trochę mam do mety, jest, nie jest źle, nie jest źle. Trochę się tu, trochę tutaj gościu zwolnił, widać. Ale on ma naprawdę szybką furę, on ma poziom wyżej. Także powinienem mieć spore szanse, żeby to ograć. Spróbuję ominąć te... O kurde, tam są jakieś budynki. O, dobrze tutaj skręciłem, bo już by było po zawodach. Tam był most, albo wiadukt jakiś. Siódemka, szybko ciśnij! Cayenne Turbo! Włącz to turbo w końcu. Tutaj mogę tylko liczyć na to, że ten gościu się gdzieś tam rozwali, ale nie. Ja, to fajne autko miałem już, ech. O ja, teraz wziąłem jakiś samochód. To jest Lancia Delta jakaś tam. I powiem wam, Lancia Delta S4. O, tutaj jest nawet model napisany. I powiem wam, że ciężko się tym jeździ, oby mnie nikt na pojedynek nie wyzwał. Nawet z Mini Cooperem podejrzewam, żebym przegrał taki pojedynek. Ale odleciał fajnie. Gdzie on jest? Tutaj, co on robi? Co on robi, gościu? O, wyzwał mnie na pojedynek! Wariat! Dobra, teoretycznie mam większe szanse, no bo mam szybszy samochód, ale... Jak go tylko odebrałem, to zacząłem kręcić kółka, no nie mogłem nim nawet ruszyć. On ma napęd na tył i jakieś bardzo wąskie chyba kółka. Także ciężko naprawdę nim jechać po ogrodzie. I serio, myślę, że będę miał bardzo niskie szanse z Mini Cooperem. Mimo, że raczej Lancia kojarzy się z samochodami rajdowymi, no nie? Tutaj nie powinno być problemu, ale tak w porównaniu do tych samochodów, które miałem wcześniej, czyli Porsche Macan czy Porsche Cayenne, którego żeśmy mieli w poprzednim meczu, szkoda, że nie udało się wygrać, no to tutaj jest słabiutko, słabiutko, ale na razie jestem na przodzie, więc nie jest źle, chociaż będziemy mieli samochód, myślę, że z poziomu czwartego. Czyli nie lubię jeździć w nocy w Fordzie. Może inaczej, jeździć lubię, nie przeszkadza mi to, ale nie lubię nagrywać, bo wiem, mam taką świadomość, że potem wy oglądacie to na telefonie i kurde, nic nie widać, tylko światła samochodu z tyłu i trochę tam z przodu. I tak nie wiadomo, o co chodzi i co się dzieje, no nie? Więc wolę zdecydowanie dzień. Wybieramy sobie teraz Golfa. Ja wam powiem, że jeśli chodzi o Golfy, to... Ja nie wiem, czemu ludzie tak jakoś wzięją nienawiścią do tych modeli. Ja strasznie lubię ten model już od Golfa 4. Może Golf 5 mi się nie podobał ze względu na te takie dziwne światła z przodu. Takie no... Powiem wam, że nie najlepsze. Ale siódemka już jest w porządku. I te następne Golfy naprawdę bardzo fajne auta z wyglądu. Czwórka mi się bardzo podobała, Golfik, naprawdę. Ej, co gościu robi? Gościu pojechał drogą. Ja go wyzwałem na pojedynek, tak, o, żeby... Żeby właściwie tego eliminatora szybko skończyć i grać w dzień. A typek został z tyłu na razie, ale już podgania. Dobra, nieważne. On ma też jakiś tam szybszy trochę samochód od mojego. Jak tu się jechało? Tutaj zaraz będzie miasto i będą murki. Ja nie pamiętam, czy można było się tu przedostać. O właśnie, o tym murku mówiłem, kurde. On dobrze pojechał, gościu ten. Co on robi? Co on robi? Szybko, ręczny, odwracaj się, Golf. Czym on tam jedzie w ogóle? Jakąś Audisą? Nie wiem, czy on, co on tam ma.
Ale ma piąty poziom. Ty, ja mam szybszy samochód. Ja mam czwartego poziomu Golfa 7 to jest chyba. O, tu jest Macan był, ale Macanem się świetnie jeździ. Czyżby mój Golf był kurde lepszy? O nie, o nie, o nie, o nie, źle zrobiłem, źle zrobiłem! Fuck! Szybko cofaj, cofaj, cofaj. On też tak zrobił, za duży rozpęd. Mogłem to bardziej zwolnić, już bym wygrał to. A tak to nie jest przesądzone jeszcze. Dobra, on coś strasznie wolno jedzie, co on za samochód ma? Przecież on ma wyższy poziom. Czemu ten Golf taki szybki? Ej, patrz, Golf wcale nie najlepszy. Widzicie, pochwaliłem go i się nie rozwaliłem. Trzeba gdzieś do jakiejś księgi rekordów mojego kanału wrzucić, bo przeważnie jak chwalę jakiś samochód, to się nim rozwalam. A tu nie. Słuchajcie, on miał... On miał chyba Macana. Jak to jest możliwe? Pokaż mi ten przód. Ej, faktycznie, to mógł być Macan. A mi się nim dobrze jechało w poprzednim meczu. Patrzcie, to wygląda na to, że... Chodź tutaj, chodź tu, mam go. Oh! Zatrzymałem go. O nie, ale to jest gościu, który chyba właśnie wygrał. Uciekam od niego! Ja go tutaj zatrzymałem. On chyba właśnie wygrał pojedynek. Ale jestem zaskoczony, że jak Golfem, i to powiem wam, że z łatwością, Golfem, który jest z niższego poziomu, udało mi się pokonać Porsche Macana. I też jechałem po offroadach takich, nie? Co my tu mamy? Kto mnie tu ściga? Oj, chyba zrezygnował ktoś tutaj. Dobrze, to jedziemy. Jakiś policyjny samochód ma. Jedziemy za nim. Pojechał dropa ogarnąć. I ktoś mu go zwinął chyba. Chyba, że to on zabrał. Co gość robi, ty? Co to jest? Który ma poziom? Ja mam piąty, a on? Też ma jakąś wielką krowę. Wygląda, jakby był szybki. Czwarty, bierzemy go. Ty, to jest... To jest Golf, ale policyjny. Dobra, ja sobie skrócę, bo już tutaj przed chwilą poznałem. To już wiem, jak jechać. Ale to jest Golf, on jest kurde szybszy od Macana, przynajmniej na prostych. Dobra, tutaj jeśli chodzi o jazdę w mieście, to trzeba, wiecie, nie więcej jak 50, to jest wiadome, nie? Ale... Można się łatwo wrąbać w jakiś budynek i zatrzymać do zera. O! O, shit! Albo w drzewo! Dobra, tutaj miałem farta, bo spadłem. I teraz tak. Słuchajcie, to jest 18 ludzi zostało. My zaraz kończymy tego mecza. A ja jeszcze się trzymam jakoś. Dobra, tego gościa chyba ogarnę. Ciekawe, może policyjny Golf jest jakiś... Nie wiem, wolniejszy? Przeważnie samochody policyjne w grach są szybsze, a tutaj jakoś tak dziwnie. 18 graczy chyba zaraz, no jeszcze nie tak zaraz, ale niedługo będzie chyba finałowy pojedynek. Jak to było, że to się jedzie poza strefę jakby? Trzeba zobaczyć, jak wygląda mapa i od strefy jak najdalej. Jakoś tak to mówiliście, że to trzeba zrobić, nie? Dobra, zmieniamy samochód, teraz będziemy mieli pewnie Cayenne do wyboru. Nie, mamy tego wariata. O, dobrze, dobrze. Bierzemy go. Wiecie co, spróbujemy chyba czegoś. Nie wiem, czy nie zostać przy tym samochodzie. Strefa jest na skraju mapy, jakby z mojej lewej strony. Jakbym jechał sobie na przełaj i teraz pojechać sobie dalej. Na przykład na skraj strefy gdzieś tutaj się trzymać. I potem cisnąć gdzieś w tamtym kierunku, nie? Tak jak na wprost teraz. Gdzieś wcisnąć w tamtym kierunku. I myślę, że tam będzie gdzieś zakończenie całej gry. Tak zrobimy. Dzisiaj zagramy trochę inaczej niż zawsze, bo zawsze to ja się tam gdzieś ścigam, gdzieś szukam nowego samochodu i tak dalej. Ale teraz mam dobry samochód na offroady. On jest tylko, to jest tylko, zobaczcie, szósty poziom, nie? To jest dobry samochód na offroady, nie najszybszy, ale dobry. I jak będę wystarczająco blisko ostatecznego punktu, to może mi się udać. Mówiliście, że jak się jest poza strefą, to jest takie odliczanie do jakby eliminacji z gry, nie? Arena zmniejszy się za 11 sekund
i zostało jeszcze 12 graczy. Za moment na bank będzie ostateczny pojedynek, bo chyba poniżej 10 się ten pojedynek ostateczny robi, nie? Ja przy okazji zobaczę, jak wygląda. O kurde, ale zapiernicza ta strefa! What? Aż tak? Ja nie wiedziałem, że to tak zapierdziela. O kurde. Ja myślałem, że to będzie powolutku, jak w jakimś Fortnite czy coś. O, to zapiernicza, gościu. Patrz, ja tu, co mam teraz zrobić? Ale żal, ale dobra, faktycznie jest dużo czasu, dużo, długo to odlicza, więc nie ma takiego problemu. Zdążę. O, 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 co? Co? Jak to? Przecież nie skończył się czas! O ty! I słyszycie? No more head to head. To byłby ostateczny pojedynek. Ja, ale ja nie wiedziałem, że ta strefa tak zapiernicza. Co się stało? Czemu tak szybko? O nie! Ej, wiedzieliście, co się stanie i nic mi nie powiedzieliście. Kurde! Czemu ta strefa taka szybka była? Ja myślałem, że ona będzie tak, wiesz, wolno się przesuwać czy coś. A ona normalnie z prędkością światła. I ja tam miałem jeszcze czas, żeby dojechać do końca, ale problem był w tym, że ta strefa jakby, jak dotrze do tego etapu zmniejszania, to wtedy eliminuje wszystkich poza. I to mi się, kurde, no nie spodobało. No nic, moi drodzy, patrzcie, ja tutaj sobie w międzyczasie, jak mi się gra wczytywała, to żarłem sobie jabłko. Zobaczcie, ile jabłka zjadłem, nagrywając ten odcinek. A ja nie jestem jakiś tam żarłok, że miałem kiedyś takiego kolegę, który był z takiej biedniejszej rodziny, ale on miał, ja byłem mały wtedy, nie? I on miał coś takiego, że jak miał gruszkę czy jabłko, to ją tak łapczywie jadł, że tak nie wziął sobie większego gryza czy coś, tylko takie mniejsze gryzy i tak tak szybko, nie? Gdzie, no kurde, mieszkamy w Polsce, no jabłka to u nas takie owocowe ziemniaki, no pełno tego jest, no, można sobie zerwać z jakiejś jabłonki czy coś, a on tak szybko jadł, nie? Pierniczo tak szybko, nie, że on się tak z biednych śmiał, tylko to jest takie, to było takie dla mnie dziwne, jak byłem mały, się na niego patrzyłem, co on robi, kurde, nie? A to nie jest kwestia tego, że tam nie mieli może pieniędzy, tylko po prostu jakoś się tak w domu nauczyli tak szybko jeść te jabłka. Więc ja jem sobie powoli, tyle jabłka zjadłem na dzisiejszym odcinku. Jedźcie sobie jabłka, bo jabłka są fajne, są słodkie, mogą zastąpić słodycze i jest ich dużo, i jest ich dużo też w Polsce, więc to jest nasze, nawet w Biedronce możecie sobie kupić nasze polskie fajne jabłuszka. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, hejas!